Ponownie po zbyt długiej przerwie wracam do moich wspaniałych recenzji. Tym razem przyszła pora na LG Bali. Jak możecie zauważyć po spisie treści, zmian ciąg dalszy, bo skoro Sony może zmienić design, to ja mogę zmienić recenzję. O telefonie mogę powiedzieć tyle, że nie tak dawno temu uznawałem go za najgorszy, z jakiego przyszło mi w życiu korzystać. Czy słusznie? O tym przekonamy się w tej recenzji, więc lecimy z tematem. Tradycyjnie wygląd. I według mnie z dotychczas testowanych telefonów, z wyjątkiem pierwszych 6 recenzji oczywiście, ten telefon podoba mi się z zewnętrznego wyglądu najbardziej. Nawet podoba mi się bardziej od K1, ale może gdyby jej tak nie żółkła klawiatura, to bym uważał inaczej. Bali mimo wszystko nie wygląda tak samo jak dzisiejsze smartfony, chociaż ten środkowy przecież przypomina lekko ten z S2, ale ten w Bali wygląda mimo wszystko lepiej. Co ciekawe, pomimo tego, że jest zaokrąglony u góry i na dole, to potrafi on samodzielnie stać niczym Xperia. I to prosto, nie krzywo jak C702. W kwestii materiałów, to został on wykonany w całości z plastiku i szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie on gorzej znosił próbę czasu. Mam na myśli m.in. ten lakier u góry i na dole. Nawet w moim drugim egzemplarzu nie wygląda tak źle, jakbym się spodziewał. Ogólnie to działający egzemplarz jest w naprawdę dobrym stanie. Wygląda jak po, nie wiem, według mnie max 2 miesiącach użytkowania. Jeżeli chodzi o spasowanie elementów, to nic nie trzeszczy, oprócz ekranu, który ze względu na technologię, w jakiej go wykonano, wydaje ciche dźwięki. Dobra, co mamy na tym telefonie? Z przodu na dole znajdują się 3 przyciski. Rozpoczęcia połączenia, wielozadaniowości i zakończenia połączenia. Nad nimi znajduje się ekran, wyżej logo LG i na samej górze głośnik. Warto dodać, że jest to jedyny głośnik tego urządzenia. Na górnej krawędzi znajduje się przycisk włączenia i jakieś tam wejście słuchawkowe ze średniowiecza. Na prawej krawędzi znajdziemy 2-stopniowy spust migawki aparatu i przyciski głośności. Na lewej zaślepkę, a pod nią starożytne mikro USB. Na dolnej krawędzi jest tylko mikrofon. Z tyłu wyróżnia się dosyć duży moduł aparatu z optyką Schneider Krotznach i trochę mniejsza lampa błyskowa. Wyróżnić można jeszcze logo LG oraz napis z ilością megapikseli. Telefon jest rozwiralny i pod klapką, którą dosyć łatwo się zdejmuje, znajduje się bateria, którą dla odmiany wyjmuje się niespecjalnie łatwo. Pod baterią znajduje się slot na kartę SIM. Na plus należy zaliczyć fakt, że kartę SD da się wymienić bez wyjmowania baterii. To, co w tym telefonie mi się nie podoba względem wykonania, to m.in. przycisk włączania, który trzeba dosyć mocno przycisnąć. Poza tym zdarzało mi się, że telefon nie reagował na przyciski głośności. W dodatku każdy przycisk fizyczny jest głośny, a zaślepka na mikro USB wyrobiła się już tak, że się nie domyka. Chyba, że się wygnie. Co do ergonomii, to nie mogę się przyczepić. Telefon jest na tyle mały, że bez problemu można go obsługiwać jedną ręką. Bali waży 95 gramów i jak dla mnie jest to strasznie mało. Ma on 12 mm grubości, czyli jest najcieńszy z dotychczas testowanych i taka zmiana jest w końcu widoczna. Warto wspomnieć również o tym, że telefon ma w miarę ciche wibracje. Szkoda tylko, że ja nie czuję ich w kieszeni. Jednak mimo to muszę przyznać, że Bali całkiem dobrze został wykonany. Ekran, który pokrywa 45% powierzchni telefonu, to trójcelowy ekran oporowy, wykonany w technologii TFT i wyświetlający 256 tysięcy kolorów. Ma on rozdzielczość Wide Quarter Video Graphics Array, co daje około 155 pikseli na cal. Jestem albo za stary, albo za ślepy, by mi one przeszkadzały, bo abym je widział, to muszę trzymać telefon jakieś 20 cm od twarzy. I zresztą nie zawsze je widać. Spodziewałem się gorszych kątów widzenia, bo ekran jedynie się prześwietla pod kątami. Jak mówiłem, ekran w telefonie jest oporowy. Co to oznacza? Najprościej rzecz mówiąc, na ekran trzeba naciskać. Na papierze może to nie brzmi tak strasznie, ale w rzeczywistości już nie jest tak różowo. No, przynajmniej w przypadku Bali. Do porównania, dzisiejsze ekrany pojemnościowe wystarczy dotknąć palcem, by wykryły one dotyk. W Bali trzeba lekko przycisnąć taflę ekranu. W instrukcji, jak pamiętam, było napisane, by robić to opuszkiem palca, ale paznokciem jest o wiele łatwiej. Ogólnie to bez paznokci telefon kontroluje się strasznie trudno. Jak przesuwacie palcem po ekranie, to telefon to przerywa. Ba, nawet przytrzymanie palca na ekranie powoduje problem. Właściwie to ekran czasami trzeba tak mocno przyciskać, że aż przestaje on na chwilę wyświetlać obraz. Poza tym precyzyjność tego ekranu nie jest na wysokim poziomie. Ale za to ekran w Bali może się dotknąć czym chcecie, w przeciwieństwie do ekranów pojemnościowych. I w sumie polecam dotykać ekran czymś innym niż palcem. Ale trzeba pamiętać, że może się tak zdarzyć, że telefon sam się odblokuje w kieszeni. Pod uwagę należy również wziąć to, że ekran w Bali jest wykonany z giętkiego plastiku, co oznacza, że jego odporność na rysy jest niewielka. A jeżeli tych rys się narobi sporo, to telefon można właściwie uznać za bezużyteczny, bo dotyk przestaje działać.
Dlaczego się tak dzieje, to już nie wytłumaczę. Nie wiem, być może rysy ograniczają giętkość plastiku? Właśnie z powodu rys na ekranie nie testuję drugiego egzemplarza. Ale spokojnie, można rysom zapobiec, kupując folię od 3MK. I tak, mnie też dziwi, że ktoś robi na to folię. Jasność telefonu jak na słońce, które udało mi się spotkać, jest wystarczająca, by coś na nim widzieć, ba, nawet była wyższa niż potrzebna. A w nocy najniższy poziom jasności nie razi po oczach, co jest na zdecydowany plus. Pod względem jasności jestem pod wrażeniem. Szkoda, że oporowa technologia ekranu jest beznadziejna. Nie sprawdziłem niestety, jak ekran działa na deszczu, ale spodziewam się, że tak samo. Dobra, dobra, ekran ma jedną zaletę. Nie palcuję się. O podzespołach nic nie powiem, bo w internecie nic o nich nie znalazłem. Może oprócz tego, że według producenta telefon obsługuje karty microSD do 16 GB. Jeżeli dobrze policzyłem pamięć, to systemowej ma on 37 MB, a dla użytkownika dostępne są 32. System nie ma wielu funkcji, ale od początku. Zacznę może od tego, że ekran dotykowy ma sprzężenie zwrotne w postaci wibracji, co daje takie dosyć marne, ale daje uczucie wciskania przycisku. Albo podczas przewijania telefon wibruje, aby dać nam takie uczucie przewijania. W sumie fajnie, że jest coś takiego i szkoda, że nigdzie indziej nie uświadczyłem czegoś takiego. I nawet można uznać to za plus. Jeżeli chodzi o ekrany główne, to są aż 3. Pierwszy z nich to ekran z widżetami. W moim egzemplarzu do wyboru jest ich 14 i o dziwo wszystkie można mieć na ekranie. Środkowy ekran to Live Square i jestem zbyt aspołeczny, by zrozumieć, do czego służy. Chyba pojawiają się tam osoby, z którymi się kontaktowaliśmy lub które się z nami kontaktowały. Próba zmiany live ikony pokazuje tylko, jak dobrze ekran działa. Ostatnim ekranem jest szybkie wybieranie. W sumie zapomniana funkcja, za czasów telefonów z klawiaturą używałem jej bardzo często. Można jeszcze wybierać spośród dwóch dostępnych ekranów blokady. Na każdym pulpicie można mieć inną tapetę. Na ekranie blokady również. Można też ustawić, aby był on przezroczysty. Poza tym ekran blokady obsługuje rysowanie gestów. Nigdy tego nie używałem, bo ekran jest zbyt toporny. Na ekranie głównym można dotknąć paska z katanu, aby sprawdzić stan telefonu. Ale ważniejsze są tam skróty do włączenia bluetooth, muzyki i zmiany profilu. Inna rzecz to obsługa wielozadaniowości. Można mieć otwarte aż 5 aplikacji. Potem nie można włączyć kolejnych. O dziwo telefon wtedy nie zwalnia, ale o działaniu powiem później. Jeżeli chodzi o menu główne, to jest ono podzielone na 4 kategorie, każda po 8 ikon. Można je personalizować w sposób dosyć biedny. Zygzak i ekran po ekranie wyglądają tak naprawdę tak samo. Nie można niestety zmieniać kolejności ikon czy kategorii. Poza tradycyjną obsługą skrzynki na wiadomości i książki kontaktowej jest również obsługa poczty e-mail, której nie potrafiłem skonfigurować. Na pokładzie jest również menu sieci społecznościowych. Niestety tak naprawdę żadne z nich nie działa. Facebook loguje się w nieskończoność, a Twitter ładuje się w nieskończoność. A cała reszta to nic innego jak skrót do przeglądarki. O nieskazitelnym działaniu przeglądarki wspomnę przy okazji łączności. W kategorii rozrywka z zaawansowanej funkcji nie ma tak naprawdę nic. Może oprócz menedżera plików, do którego jedyne zastrzeżenie mam wtedy, kiedy trzeba szukać wśród 400 utworów, ale to bardziej zastrzeżenie do ekranu. Oraz oczywiście jest jeszcze menu gier i aplikacji w Javie Meet 2.0. Telefon pokazuje wirtualne przyciski, ale jak można się spodziewać, przyjemnie się z nich nie korzysta. Zgaduję, że to wina ekranu. W narzędziach, poza dwoma skrótami do przeglądarki, jest jeszcze dość klasyczny zestaw w postaci alarmów, kalendarza, zadań, notatek, dyktafonu, konwertera jednostek, zegara światowego i stopera. Jest również rozbudowany kalkulator. Niestety zabrakło minutnika. To znaczy na siłę można go zastąpić alarmem, bo są opcje wyboru alarmu za określoną liczbę minut, ale wiadomo, że to nie to samo. Producent dodał również panel rysowania. W ostatniej kategorii, jaką są ustawienia, znajdziemy profile, w kwestii których poza tym, że są 4 proponowane przez producenta, to można jeszcze zrobić 3 własne. Można również personalizować wygląd telefonu, zmieniając motyw i czcionkę. Motyw może być albo czarny, albo biały. Przy czarnym motywie można nawet wybrać kolor wiodący. Mimo wszystko, według mnie, system się zauważalnie zestarzał w kwestii wyglądu. Uważam, że ten z C702 wyglądał lepiej, już pomijając fakt, że miał więcej funkcji. O ile Bali z zewnętrznego wyglądu bardzo mi się podoba, to z wyglądu systemu właściwie wcale. A ze czcionek do wyboru jest albo tradycyjna czcionka bezszeryfowa, albo legendarne Comic Sans. Na końcu kategorii ustawień można odnaleźć jeszcze instrukcję obsługi. Jeżeli o inne funkcje chodzi, to chyba można za taką uznać słownik. Zdobył on tragiczny wynik 41 punktów, co go plasuje daleko w tyle za konkurencją.
Oprócz tego jest jeszcze klawiatura QWERTY, którą aktywuje się przyciskiem, bo akcelerometr w tym telefonie nie występuje. Zgadnijcie, jak dobrze się na niej pisze. Nie myślcie też, że podczas długiego pisania na T9 jest jakoś super. Inna funkcja, może przydatna, to możliwość otwierania dokumentów PDF. Być może innych też, ale nie miałem cierpliwości, by to sprawdzić. Co ciekawe, nie był on w stanie załadować wszystkich stron swojej własnej instrukcji, ale Toyota Oshana załadował wszystkie. Na zdecydowany plus jest to, że telefon włączy się bez karty SIM. Sprawdziłem jeszcze obsługę USB OTG i wynik był oczywiście negatywny. Co do tłumaczenia systemu nie mam jakichś uwag, bo nie zauważyłem, by coś było nieprzetłumaczone. Jednak system ma inne problemy. Budowa menu głównego chyba ze względu na chęć zachowania równowagi ma powtarzające się rzeczy. Na przykład do szybkiego wybierania przejdziemy zarówno z menu kontaktów i z głównego menu. Tak samo z nową wiadomością, która poza tym, że jest w głównym menu, to jest też w menu wiadomości. Poza tym opcja szukaj w Google mogłaby się bez problemu znajdować w komunikacji internetowej. Ale to nic. W ustawieniach mamy dwa razy ustawienia ekranu, z czego w tych drugich są aż dwie opcje. Tak trudno było zmieścić te dwie opcje do ustawienia ekranu? Ale najlepsza to jest chyba rozrywka w kategorii rozrywka. Znajduje się tam aż jedna gra. Dlaczego nie ma jej w grach i aplikacjach? Chyba dlatego, że podczas włączenia zamiast JavaPoweret jest LG Electronics. Takie mniej rażące rzeczy to inne ikony między menu głównym a ekranem głównym, czy brak animacji odblokowywania przy przytrzymywaniu. Nadeszła pora, by sprawdzić działanie systemu. Zacznę od wyników FPC Bench. 2 miliony liczb Fibonacciego Ebali obliczy w zatrważające 695 sekund. Jeżeli Google nie kłamie, to jest to jedyne 11 i ponad pół minuty. Przypominam, że C702 zrobił to w 161 sekund. We 3 Dimensional już nie jest tak źle, bo Bali osiągnął 447, a C702 456. Jednak czas obliczenia liczb Fibonacciego świadczy o niezwykłej wydajności tego telefonu. Świadczy o niej jeszcze m.in. animacje włączania. Dobra, może zazwyczaj nie jest aż tak źle, ale cokolwiek by się nie chciało zrobić na tym telefonie, to trzeba na to czekać. Zapewne jest to spowodowane też trochę technologią ekranu, ale kurde no, żaden telefon nie działał mi tak powoli. Nawet sarzem przy wpisywaniu SMS-ów. Na recenzji może tego do końca nie widać, ale telefon działa strasznie powoli. Ogólnie czas, w jakim telefon wyłącza muzykę, woła o pomstę do nieba. Rozumiem wczytywanie muzyki, które trwa długo po dodaniu utworów, ale co jest trudnego w wyłączeniu muzyki? Zastanawiające jest to, że robi to 4 razy szybciej z poziomu widżetu. W C702 narzekałem na to, że przesyłanie plików z komputera jest powolne. To w przypadku Bali jest 4 razy gorzej. No po prostu patrzcie na tą prędkość. Żwawość wykonywania powierzonych mu zadań i technologia ekranu potęguje w kwestii komfortu używania tego telefonu. Słowa tego nie wyrażą. Używanie tego telefonu komfortowo jest właściwie niemożliwe. Trzeba być do niego maksymalnie cierpliwym. Właściwie to nie wiem, czy jest coś, co potrafi on zrobić szybko. Chociaż dobra, dzięki przyciskom fizycznym szybko odbierzecie połączenie. Jeżeli chodzi o multimedia, to zacznę od panelu rysowania. Można uznać, że się zalicza do multimediów. Opcje w nim są całkowicie podstawowe, ale coś można w nim namalować. Ale proponuję, by robić to czymś innym niż palcem. Jest też edytor obrazów i on ma już trochę bardziej zaawansowane opcje niż panel rysowania, ale też nie są nie wiadomo jakie. Na telefonie można oglądać filmy, przy czym należy pamiętać o tym, że trzeba je przesłać jako MP4. Maksymalna rozdzielczość, jaką udało mi się odtworzyć, to 240p. O dziwo był on w stanie je odtworzyć jak należy, w przeciwieństwie do C702. Niestety z powodu, że format ekranu to 5x3, to po bokach widać czarne pasy. Ku mojemu zdziwieniu w telefonie znajduje się podstawowy edytor wideo. Na koniec zajmiemy się muzyką. Utwory można wyszukać ze względu na wykonawców, albumy czy gatunki. Po nazwie tak, że tylko szybkość, z jaką się to robi, woła o pomstę do nieba. Niestety brakuje opcji wyszukiwania w folderach, a przy tworzeniu playlist trzeba się przyciskać przez wszystkie utwory. Dobra, a czy odtwarza on chociaż tą muzykę? Tak, potrafi to zrobić. Spośród funkcji odtwarzacza to można wymienić widżet na pulpicie oraz tryb snu, czyli że z czasem wyłączy on muzykę. Niestety na ekranie blokady nie ma żadnego widżetu. Poza tym format FLAC nie jest obsługiwany. W kwestii słuchawek to podłączymy je przy pomocy wejścia mini jack 3,5 mm. W odtwarzaczu można znaleźć 5 predefiniowanych korektorów, szkoda tylko, że nie ma manualnego. Zauważyłem, że telefon przy odtwarzaniu do sobie potrafi otworzyć te utwory, które już otworzył, a dla mnie jest to dosyć znacząca wada. Poza tym skala głośności jest 30-stopniowa, ale na słuchawkach na poziomie 3 już gra za głośno. Pomijając ten fakt, to Bali na słuchawkach gra na pierwszy rzut ucha niby okej, ale po pewnym czasie ma się tego dosyć. Tydzień słuchałem z nią muzyki i potem już nie mogłem, a audiofilem nie jestem. Po prostu inne telefony grały słyszalnie lepiej.
Czasami też słyszałem lekkie przestery, a w Bali przycisk na słuchawkach pełni funkcję zielonej słuchawki, więc muzyki ani nim nie włączycie, ani nie wyłączycie. W przypadku głośnika to gra on słabo, ale przynajmniej nie trzeszczy. Według S2 nie jest on ani najgłośniejszy, ani najcichszy. Znajduje się gdzieś po środku. Oczywiście telefon można połączyć po Bluetooth do słuchawek lub głośnika. Tradycyjnie zmiany poziomu głośności nie uświadczymy. A na głośniku Bluetooth gra on jakoś dziwnie, ale jest też opcja, że po prostu mój głośnik Bluetooth jest dziwny. Telefon przy tym lekko spowalnia, ale uświadczy się to tylko jeżeli chce się coś jeszcze zrobić. A warto mieć na uwadze, że jeżeli włączy się aplikację Java, to muzyka przestaje grać. Więc za dużo się na tym telefonie nie porobi. Głośnik jest wystarczająco głośny, by usłyszeć przychodzące połączenie. W kwestii aparatu to mogę powiedzieć tyle, że ma 5 megapikseli oraz ma optykę Schneider Kreuznach. Zgodnie z informacjami z właściwości systemu Windows, aparat ma przysłonę f2.8, a długość ogniskowej to 4 mm. Zanim przejdziemy do zdjęć, to aplikacja aparatu. Zacząłbym od pozytywów. Pokazuje ona ilość baterii, pozostałych do zrobienia zdjęć i jest szybki dostęp do ekspozycji makro i lampy błyskowej, a przyciskami głośności można przybliżać. Oraz mamy fizyczny dwustopniowy spust migawki. W aplikacjach Java służy on do robienia screenshotów, a normalnie jako skrót do aparatu. Niestety z zablokowanego ekranu nie przejdziemy do aparatu, chociaż może to i lepiej. No to teraz wady. Pierwsza i taka, co mnie chyba najbardziej drażniło, to to, że tego aparatu w żaden sposób nie można wyciszyć. Nawet ustawiając profil na milczy, na jakieś nieporozumienie. Inna rzecz to to, że zawsze przy włączeniu aparatu włączona jest lampa łyskowa. Poza tym lekko denerwować może to, że po zrobieniu zdjęcia trzeba jeszcze trochę czekać, aby telefon powrócił do aparatu. Poza tym, czemu telefon wyświetla mi zrobione zdjęcie, kiedy mam tę opcję wyłączoną? I oczywiście przybliżenie występuje przy najniższych rozdzielczościach, w tym wypadku 1 megapiksel i VGA. Dobra, zdjęcia. Niektóre z nich z powodu mojego błędu były wykonywane w 1 megapikselu lub VGA. Przepraszam za to. Zaczynając od tradycyjnych zdjęć ze strugi, to muszę powiedzieć, że jestem pod sporym wrażeniem możliwości tego aparatu. Naprawdę. Spodziewałem się czegoś o wiele gorszego, a dostałem nawet znośnie wyglądające zdjęcia. To znaczy na niektórych z nich prawa strona kadru jest rozmazana, ale na innych takiego problemu nie ma. Ale większe problemy zaczynają się, kiedy brakuje światła, a zdjęcie robimy bez lampy błyskowej. Najczęstszym problemem będzie balans bieli. Zdjęcia z pomieszczeniach z ciepłym światłem będą strasznie sprawne z kolorów. Te na zewnątrz będą rozmazane i tak spodziewałem się gorszych rezultatów. Telefon potrafi w makro i nie wychodzi mu to jakoś straszliwie źle, o ile jest wystarczająco dużo światła. Posiada on również typ nocny, który rozjaśnia zdjęcia i nawet polecam go w nocy włączać. To znaczy, jak w ogóle nie ma światła, to w sumie już nic nie pomoże. Jeżeli o selfie chodzi, to aparatu z przodu nie ma, ale można je robić tylnym, tak w stylu retro. Ja nie umiem robić zdjęć siebie, ale o ile jest wystarczająco dużo światła i balans bieli się nie pomyli, to powinny wychodzić one nawet w miarę spoko. Została jeszcze lampa błyskowa. Zdjęcia z nią wychodzą dobrze, jeżeli są to zdjęcia makro, ale nie zawsze się to sprawdza. Tryb nocny z reguły jakoś pomaga, ale nie myślcie, że dzięki niemu zrobicie zdjęcia na miarę S9 czy V30S. Jednak nie wychodzą źle i o ile jest to rzeczywiście makro, to telefon z lampą ogarnie balans bieli. Ma zdecydowany plus, że lampa występuje w trybie automatycznym, którego w C702 zabrakło. Szkoda tylko, że w przeciwieństwie do C702 lampy nie włączymy w sposób inny niż przez aparat. Na upartego można próbować, ale z powodu, że z czasem aparat przechodzi w tryb gotowości, to nie będzie to wygodne. W kwestii filmów nie mogę o nich powiedzieć wiele dobrego. Pierwsza rzecz to rozdzielczość wynosząca aż 240p. Druga rzecz to ilość klatek na sekundę, która oscyluje pomiędzy 8,5 a 9,5. Trzecia to format 3GP i już tradycją jest to, że Vegas takowego nie obsługuje. Te trzy rzeczy dają tak naprawdę nagrania, których oglądać się nie da. Nie wiem, czy filmy nie stoją na takim poziomie jak J700. J700 przynajmniej miały stabilny klatkarz. Jeżeli chodzi o zdjęcia z zoomem, jest źle. Niby mamy aż 1 megapiksel, ale co z tego, bo szczegółowości w nich nie ma. Jednak w kwestii podsumowania aparatu to szczerze spodziewałem się czegoś gorszego. No ten balans bieli wieczorami jest tragiczny, a filmy to już w ogóle padaka straszna. Niby ma jeszcze jakieś tam mniej lub bardziej drażniące błędy, ale zdjęcia wychodzą w miarę okej. Nie jestem pewny, czy nie jest to najlepsza część tego telefonu. Telefon o dziwo potrafi wykonywać połączenie telefoniczne. Na początku miałem jakieś problemy z zasięgiem, ale potem już ich nie uświadczyłem. Nikt mi się nie skarżył na jakość połączeń, jednak mam wrażenie, że głośnik nie jest jakiś super dobry. Poza tym wydaje mi się, że jak się ustawi dużą jego głośność, to osoby stojące obok też mogą usłyszeć rozmowę. Na plus są zdecydowanie przyciski fizyczne do odbierania i odrzucania połączenia, czyli że nie trzeba się bić z ekranem, by odebrać lub odrzucić połączenie. Tylko że aby wyciszyć przychodzące połączenie, trzeba paręnaście razy przyciskać klawisz głośności w dół albo odblokować telefon i wcisnąć przycisk za to odpowiedzialny.
O wiele łatwiej byłoby wcisnąć raz przycisk głośności. Do rozmów jeszcze wspomnę o tym, że mikrofon jest czuły, bo słyszę mój głos z większej długości niż Xperia Z1 Compact. Połączenia można nagrywać, co można uznać za plus. W kwestii internetu, jest źle, a może i nawet tragicznie. Mamy do czynienia z telefonem z 2010 roku. Wbrew pozorom to nie było takie średniowiecze. Na GSM Arena znalazłem 86 telefonów, które posiadały HSDPA i to w podobnej cenie. Dlaczego więc ten go nie ma? Pojęcia nie mam. Mamy Edge, które jest tak straszliwie powolne, że nie ma sensu włączania przeglądarki. Zresztą przeglądarka dosyć często poza komunikatem o nieważnym certyfikacie po prostu nie łączy ze stroną. A czy Opera Mini pomaga? No niby tak, ale internetu nie przyspiesza jakoś znacząco, ale wciąż jest lepsza niż przeglądarka zainstalowana fabrycznie. W kwestii SMS-ów to można je pisać. W T9 nawet się jeszcze da coś wystukać bez większego denerwowania się na ekran, jeżeli nie piszemy jakoś specjalnie wiele, ale w trybie panoramicznym to nawet jednego słowa się dobrze nie napisze, a słownik zdobył aż 41 punktów w pojedynku na słownik, co go plasuje na ostatnim miejscu. Chyba nic nie zdeklasuje Sarzema. Podczas pisania to nie słownik mnie wkurzał, a ekran. Często zmieniałem tryb zamiast usunąć tekst, albo dotykałem inny przycisk niż chciałem. Pisanie na tym telefonie na pewno nie należy do jego mocnych stron. Fabryczna bateria, jaka znajduje się w tym telefonie, ma 900 mAh. Mój egzemplarz ma baterię firmy Forever, która ma 1000 mAh. Oznacza to tyle, że teoretycznie powinien mi trzymać dłużej niż typowy Bali i weźcie to pod uwagę. Dobre, jak według moich pomiarów trzyma Bali? No wyniki nie są najlepsze. Średnio wyszło, że trzyma on 27 godzin na baterii. W kwestii ładowania już jest lepiej, bo średnio wychodzi godzinę i 9 minut. Nie są to jakieś dobre wyniki jak na możliwości tego telefonu. Poza tym, jak szedłem robić zdjęcia do strugi, to jak wracałem, telefon pokazał mi dwa razy, że ma rozładowaną baterię. Tylko że, jak wróciłem do domu, to miałem dwie kreski. Oznacza to tyle, że Bali ładuje się z powietrza. Tak, próbowałem go ładować powerbankiem, ale z powerbanka coś się nie chciał ładować. I w strudze nie byłem 27 godzin, tylko jakieś 2-3. Oznacza to tyle, że do tej baterii zaufania mieć nie można. Telefon posiada tryb oszczędzenia baterii. Ustawia on jeden poziom jasności i ogranicza czas podświetlenia do 10 sekund. Niestety, kiedy jest on włączony, to jasności nie zmienimy. Czy on pomaga? Szczerze nie wiem. Uznajmy, że skoro służy do oszczędzenia energii, to jakoś ją oszczędza. Bali naładujemy poprzez złącze micro USB, normalnie nowoczesność, a o skończonym ładowaniu powiadomi nas dźwiękiem błędu. No cóż. Wreszcie dotarliśmy do końca. No i teraz tak. Wad tego telefonu mógłbym wymienić całkiem sporo, ale oprogramowanie i ekran deklasują ten telefon totalnie, a brak HSDPA jest gwoździem do trumny. Zalet to w sumie wykonanie, a aparat nawet potrafi wykonywać w miarę okej zdjęcia. Ale co z tego, jeżeli telefon działa beznadziejnie, a ekran jest strasznie toporny? Już się sobie nie dziwię, że nie lubię LG. Korzystanie z tego telefonu to jest katorga. Na stronie LG widnieje informacja, że telefon ten dostał nagrodę. Biorąc pod uwagę, że to nagroda Business Superbrands, to podejrzewam, że po prostu LG dostało ją za całokształt, a nie za ten telefon. Ale jak dostało ją za ten telefon, to... szkoda gadać. Na tą chwilę jestem pewny, że jest to najgorszy telefon, z jakiego ostatnio korzystałem. Zdecydowanie nie polecam. I kończąc już to tradycyjnie. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, to będę wdzięczny za pozytywną ocenę, a jak nie, to za negatywną i hejtujący komentarz. Pomijając jakoś dźwięku, to chyba nie było tak źle. Wyrobiłem się przed wakacjami, prawda? Dziękuję, dobranoc.